Witam wszystkich, z tej strony Quahodron i zapraszam was do kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Gothic. Tak więc, w poprzednim odcinku chciałoby się powiedzieć, że zabiłem królową pełzaczy i tam rozwiązałem zagadkę z całym tym gniazdem pełzaczy. Otóż nie, no, tak po połowie, aby to można nazwać, bo królowej pełzaczy nie zabiłem, ale zagadka z tym gniazdem pełzaczy została rozwiązana, ponieważ Korkalom powiedział, że w tym gnieździe pełzaczy jest coś więcej niż tylko te wnętrzności pełzaczy. I miał rację, znalazłem tam jaja pełzaczy, które zawierają wielokrotnie większą, może nie większą, silniejszą wydzielinę niż same wnętrzności pełzaczy. Tak więc mam nadzieję, że Korkalom będzie ze mnie, no co najmniej zadowolony. No i wreszcie będzie mogło nastąpić wielkie przyzwanie śniącego, wielkiego odkupiciela, który ma otworzyć wrota od więzienia, jakim jest bariera. Jejku, jakie rymy. Dobra. Może to podpalić? Nie. Dobra. No to ciśniemy do obozu i na spotkanie z Korkalomem. Słyszałem, co się wydarzyło w kopalni. Dobra robota. Zasłużyłeś na przyjęcie w poczet świątynnej straży. Porozmawiaj koniecznie z Kor-Angarem. A właśnie, zapomniałem. Przecież mogę zostać strażnikiem po tym wydarzeniu, po tym całym gnieździe pełzaczy. Yes! Zapomniałem w ogóle, bo w każdej gildii można zrobić, w każdej gildii, w każdym obozie. W starym obozie bym zaawansował z cienia na strażnika. W nowym obozie bym awansował ze szkodnika na najemnika, a w tym obozie, czyli w obozie na bagnie, awansuję z nowicjusza na strażnika świątynnego. Yeah! Dobra, ale najpierw doniosę Korkalomowi o tej całej sytuacji tam z tym gniazdem, bo zacznę z tymi jajami i tak dalej. No i chyba z tego, co mi się wydaje, dużo expa za to dostanę. No dużo, nie dużo, no na pewno jakąś część expa dostanę, nie? Może jakąś nagrodę, nie wiem. Przydałoby się. Dobra. Ochroniarz Kaloma niestety tu stoi, a ja muszę z nim pogadać. Witamy. Zbudź się! Czego chcesz? Mam jaja. Pełzaczy. Znalazłam jaja złożone przez królową pełzaczy. Wiedziałem! Moja wizja była znakiem od śniącego. Te jaja z pewnością zawierają silną wydzielinę. Świetnie. Dzięki nim przygotuję napój, który pozwoli nam nawiązać kontakt ze śniącym. A co z moją nagrodą? A tak. Dziękuję. Wolałbym jakąś namacalną nagrodę. Dobrze już. Czego chcesz? Co my tu mamy? No w sumie nie wiem co wziąć, może... Wystarczy mi ruda. Przyjmij tę rudę jako oznakę wdzięczności całego bractwa. Myślałem, że to się skończyło i tam. Przyniosłem ci wnętrzności pełzaczy. Wspaniale. W nagrodę możesz sobie wziąć jeden z moich najlepszych wywarów. Za tyle wydzieliny trzy wywary? Jaja chyba sobie robisz. Czy możemy teraz przystąpić do przywołania śniącego? Nie. Nie udało mi się jeszcze znaleźć sposobu na naładowanie kamienia ogniskującego. Niestety, nie dysponujemy starożytną wiedzą na temat tych artefaktów. Chcesz powiedzieć, że zdobyłem te jaja na próżno? Nie. Posłuchaj, istnieje prastary almanach zawierający potrzebne nam informacje. Odkupiliśmy go od Koristo, jednego z magów ognia ze starego obozu. Niestety, został nam skradziony w drodze ze starego obozu. Kazałem Talasowi, jednemu z nowicjuszy, dostarczyć mi tę księgę, ale ten głupiec pozwolił się okraść. Zawiódł mnie. Ale postanowiłem dać mu drugą szansę. Ma odzyskać almanach. Porozmawiaj z nim. Przyda mu się każda pomoc. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Gdzie znajdę Talasa? Powinien być u stóp świątyni. Próbuję zjednać sobie kogoś do pomocy. Kto ukradł tę księgę? Talas twierdzi, że został obrabowany przez czarne gobliny. Brzmi nieprawdopodobnie, ale mogło się tak zdarzyć. Co dostanę w zamian? Czyż nie przekonałem cię już o mojej hojności? Otrzymasz nagrodę odpowiednią do rangi zadania. Taki motyw. Do zobaczenia. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę. No tobie też. W sumie z tych nagród mogłem wybrać manę, ale to się wytnie. I ktoś mi w komentarzu w poprzednich odcinkach zwrócił uwagę, że mam oddać te wnętrzności pełzaczy, ja mu odpisałem, że oddam je w całości.
No i tak zrobiłem, ale nagroda była bardzo mierna. Korkalom nie daj, że jest totalnym gburem, to też to jeszcze totalnym skąpiradłem, naprawdę. Za tyle wnętrzność, no chociaż z 5 miksturek, no to już by pasowało jako tako, ale no 3 bardzo, no bardzo, bardzo kiepsko. Dobra, i teraz najwyższy czas, moi drodzy, nauczyć się wreszcie tego trzeciego kręgu. No, idziesz, idziesz, Kadarze. Kadar, Balkadar? Tak, dobrze. Jestem gotów, by przystąpić do trzeciego kręgu. Zapamiętaj sobie. Zsyłane przez śniącego wizje były coraz wyraźniejsze, ale Bractwo nie dysponowało siłą wystarczającą, by nawiązać kontakt. Jeden z guru, alchemik, znalazł rozwiązanie. Przygotował napój sporządzony z wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Bracia wypili go przed rozpoczęciem modłów i ich duchowe siły zjednoczyły się po raz pierwszy. W tym samym czasie nasi nowicjusze wyruszyli do innych obozów, by głosić tam nauki śniącego i wyprowadzić niewiernych z błędów pogaństwa. W ten sposób zamknął się trzeci krąg. Dzięki. Dobra, czyli teraz mogę spokojnie wreszcie założyć runę... Jak ona się nazywa? Kula ognia, Jezu, jakie mam dziury w pamięci. Tam jeszcze sobie sprawdzałem, jakie eliksiry dostałem, tam chyba dostałem 3 średnie eliksiry many. No w sumie... Może być, może być. Jeszcze 15 punktów nauki mi zostało. Jakoś sobie je spożytkuję na spokojnie. A jeszcze mam gildię nowicjusz. Czas najwyższy do zmienić. Czas wreszcie stanąć w szranki... Szranki, źle. Stanąć w szeregu strażników świątynnych. Wybrać z uśniącego elitę wśród... bagiennych żołnierzy. Dobra, nie, nie. No ty też. Witaj, Angarze. Chcę zostać świątynnym strażnikiem. Nadszedł dzień, w którym dane ci będzie do nas dołączyć. Pamiętaj, że świątynny strażnik to coś więcej niż wojownik strzegący obozu bractwa. Jesteśmy wybranymi strażnikami wyznawców śniącego. Bronimy duchowej aury tego miejsca. Wykorzystujemy zarówno naszą siłę fizyczną, jak i duchową. Prawdziwym strażnikiem świątynnym może zostać tylko ten, którego ciało i duch funkcjonują w idealnej harmonii. Cieszę się, że udało ci się osiągnąć tak wiele w tak krótkim czasie. Pamiętaj, duchowa koncentracja i zdrowe ciało sprostają każdemu wyzwaniu. Idź teraz do Gornatota. Znajdziesz go na placu treningowym. On da ci nowy pancerz. Yeah! To jest to. Czyli jesteśmy już strażnikiem świątynnym i teraz mamy iść do tego cwaniaczka, żeby dał nam pancerz. Chciałbym odebrać moją zbroję świątynnego strażnika. To prawdziwy zaszczyt wręczyć zbroję człowiekowi, który zdobył dla nas jaja pełzaczy. Niech ta zbroja chroni cię równie dobrze, jak śniący chroni nasze bractwo. Pięknie. Potrzebuję lepszej zbroi. Cóż, mógłbym ci dać lepszą zbroję, ale musiałbyś najpierw przekazać spory datek na rzecz bractwa. No drogie masz te zbroje, ale z czasem sobie chyba kupię taką. Jak sobie życzysz. Wiesz, gdzie mnie... No wiem, wiem, wiem. I on jest, nawiasem mówiąc, też nauczycielem broni jednoręcznej i chyba z tego, co mi się orientuje, dwuręcznej. Albo dwuręczne jest... Korangar, nie pamiętam dokładnie. To ja sobie spojrzałem na statystyki, no oczywiście ta zbroja jest lepsza, może nie wygląda rewelacyjnie. Bezimienny by zdecydowanie lepiej wyglądał w tej zbroi, aby miał gołą klatę. Żeby to jakoś głupie zabrzmiało, tak jak ci tutaj cwaniacy, ci łysi. To by wyglądało naprawdę w porządku, a tak to troszkę wygląda taki... Tak samo jakby ubrał koszulę i spodnie dresowe, nie? No, jakoś to się nie klei, ale trudno. Dobra. Andalek. Bum, 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 bum. Co ty tu masz, no? Jakieś masz tu... ty masz fajne pierścionki, ale... Nie, 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 panie, jeszcze nie ma tyle kasy. Ja muszę oszczędzać na zbroję, nie, nie, nie. Jeszcze sobie pójdę do... Darona? Kurczę, nie mogę zapamiętać jego imienia. Chyba Daron, tak? Czy Darion? Darion, o. Zawsze mi się myli. A ten znowu jara. Do roboty, a nie jarać. Do roboty. Zwódź się! No, ty też. To się...
O, masz bryłki rudy. No to za to się wymienię. Bo jak sami wiecie, no, na zbroję są tylko potrzebne bryłki rudy, no nie idzie zbroi tak po prostu sobie wziąć tam, przehandlować, tak jak inne przedmioty, prawda? Ta zbroja to jest po prostu tylko do handlu, ale tylko za rudę, nie? Dobra, to ci posprzedaję kupę śmieci, co ja tu mam. Nazbierało się tego jak zwykle, ale bezimienny ma nieskończenie wielki plecak, tak więc spokojnie. Plecak, no, kieszeń, plecak. No i nie wiem, jakby to nazwać, ale coś w tym guście. O, chyba za dużo już trochę. To muszę coś odłożyć. Tylko cóż. Cóż. Ten łuk jest, kurczę, drogi. Nie, no jakoś inaczej. Może tak? I co by tu jeszcze? Ciężko się handluje tak, kurczę. Ale trudno. O. No, równiutko. Dobra. I teraz jeszcze może pójdę, gdzie bym mógł pójść. Gdzie bym mógł się udać? Nie wiem, czy do tego talasa, czy tutaj jeszcze do kogoś wbić, może do... Jak on miał? Do Fortuna właśnie, bo sobie odbiorę ziółko. Przyszedł, proszę. Czego? A, ty nie masz rudy. Ty masz tylko zielsko. Spadówka. Dobra. Czyli idziemy do talasa. Zaraz mi się kojarzy ta piosenka Gothic Song. Może któryś z was, moi drodzy widzowie, zna tę piosenkę? To idzie tak. Bo nie jesteś tchórzem, tak jak nowicjusz talas, kamień, ogniskowy, odzyskasz zaraz. Musiałem to oczywiście spalić. Ale na pewno wiecie, o co chodzi. Do śniącego droga jest już niedaleka. Dobra, nie będę śpiewał, bo to samo zaśpiewanie tej piosenki to już jest trochę spoiler, tak więc... Na spokojnie. Bo nie jesteś tchórzem, tak jak nowicjusz talas, kamień, ogniskowy, odzyskasz zaraz. Talas? Ten, którego obrabowano? Zostaw mnie w spokoju, nie chcę o tym więcej mówić. Mogę ci pomóc w odzyskaniu tej księgi. Naprawdę? Zostałem obrabowany przez gobliny, a teraz mam jej odnaleźć i odzyskać księgę. Mam pomysł. Ja ci pokażę, gdzie jest almanach, a ty go odzyskasz. Tylko zachowaj to dla siebie. Wejdę w to za 50 bryłek rudy. Co? Toż to rozbój! A zresztą, daj mi znać, gdy będziesz gotowy do drogi. Zawsze to samo. Jestem gotowy. Możemy ruszać w drogę. Dobrze. Chodź za mną. No i pięknie. W ogóle w czasie tej rozmowy zauważyłem, jakiego bezimienny ma masakrycznie wielkiego bicka. Co on ma za łapę w ogóle? On na stynolu jedzie, czy co? No masakra. I to jest chyba mała podpowiedź, że zanim został wrzucony za barierę, to po prostu, no, był jakimś kowalem, czy może też wojownikiem, no nie wiem. Ale musiał kimś być, prawda? Jakimś koksem, nie? Dobra, i tutaj talas zaprowadzi nas do miejsca, w którym został obrabowany przez czarne gobliny. I gdybym nie miał teraz wyuczonego spela kuli ognia, no właśnie, to miałbym... No, dość spory problem z pokonaniem tych goblinów, bo jest ich tam masakrycznie wielka ilość. A z tego, co się orientuję, kula ognia na maksa skastowana, bo tutaj w jedynce kula ognia niestety trzeba kastować, czyli tak jakby ładować tego spela. To kula ognia zabija czarnego goblina na jednego strzała. Więc super. Ogólnie z broni też dałbym sobie radę, tam będę miał takiego goblina na 3-4 hity, tylko jak mi oblecie chmara 5 lub 10, no to za długo nie pożyję, prawda? Tutaj sobie płynie cały czas ta rzeczka. W ogóle skąd ona wypływa? Z jakichś gór? Czy skądś? Nie wiem. Skąd musi wypływać? Jak tak leci z góry na dół, no to z jakichś gór, coś, z górskich terenów. Ja tam się nie znam. Ajajaj, dobra. Talas cały czas nas prowadzi. Co on ma za broń w ogóle? Nie, to nie jest żądło krwiopijcy. Coś w tym guście chyba. Pewnie tak. W ogóle, dlaczego wszyscy w tym oboje są łysi? Tylko bezimienny taki kudłacz. I same karki, no zobaczcie, jaki ten talas ma plecy. Jasny gwint. No nieporozumienie, same karki, no co oni źrą? Ja nie mogę, nie mam pytań, też bym tak chciał. Dobra, jesteśmy chyba na miejscu. Tak? Te przeklęte bestyjki mieszkają w jaskini za tym mostem. Uważaj na siebie. Nie pójdziesz ze mną?
Zostanę tutaj i będę ubezpieczał tyły. Mhm. Czyli do odważnych ludzi to ty nie należysz. Już są, już tańczą. Tańczą dla mnie. Dobra, sejwik i lecimy z koksem, no bo nie ma co się... Nie ma co się osiewać z tym. Lecimy. No i patrzcie, jak to się pięknie kastuje. I fu. I z tego co widzę, poziom many pozwoli mi na... cztery kule ognia, takie pełne, nie? No i po 120 expa za takiego goblina, no to jest też dużo, nie? No i... Bum, tak jest, na cztery kule ognia. No to wspaniale, wspaniale. Akurat. Czas się łyknąć. Łyknąć. Zjeść coś na manę, no. PZ, mana. Pięknie, krucze ziele. Muszę je zbierać, yeah. Dobra, no to lecimy dalej z koksem. I raz, i dwa, i trzy, i bum. Tak więc jak mówiłem, no bez tej kuli ognia, no byłoby o wiele trudniej i o wiele, wiele dłużej by to trwało. Tak więc, no kula ognia, dobra sprawa. I na ile... O, spalił się fajnie. Raz, dwa, na trzy hity goblin. Chyba, że mi krytyk wszedł. No to nie tak źle, one mają chyba te kije z gwoździem. Nie wiem, ile one są warte, pozbieram to. Chociaż tak warto to wszystko zbierać. A, tam. No, dawaj, dawaj bez imienia, zbieraj, zbieraj. Dobra. Tam w tej jaskini to też ich jest chmara. Chmara, naprawdę chmara. Mam nadzieję, że mi się wszystkie zaraz nie splują, bo będzie kiepsko. Kiepściutko. No, goblinki. Noga. Wow. Jest, jest, jest ekipka. Tylko dwóch? Wow, nie, tam ich jest więcej, tam ich jest więcej. Tam ich jest więcej. O, dużo, dużo więcej. Ło, kuchnia! Jasny gwint! Więcej was mamusia nie ma, naprawdę? Programiści naprawdę poszaleli w tym momencie. Talas, pomóż mi, bądź człowiekiem. Daj kartofla, no proszę cię. Pomóż mi, bo mnie zabiją. A, zrezygnowały. Hie, hie. No, dawaj, cwaniaku. Jakie tam w ogóle skoki dzikie, co one tam robią? Jak mnie kurczę otoczyły, wow. Ucieczka, ucieczka. No. Talas. Pomóż! Pomożesz mi? Talas. Bije? No nie mówcie, że bije. Aha, już go nie ma. No. Tak myślałem. Tu mi się oczywiście bez imienia trochę zbagował, ale to nic. I teraz dystansu. I... BUM! Bezimienny! Gdzie ty, panu Bogu, w okno strzelasz? Proszę cię. No. Pięknie. I następny. Siu! Pu! Dobra. No, nie mogę go jakoś tak dojechać, no. Tu się Koliny schował, tu coś, jakaś wiksa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, zaklepana drinka ma. Uła! No. Dobra. No niestety strasznie szybko ta mana schodzi, ale trudno, ale trudno. To i tak w dużej mierze ułatwia grę ta kula ognia, więc nie będę narzekał na tam spożywanie dużej ilości. Widzieliście tego goblina? O, jasny gwint. Dużej ilości roślin. Dobra, troszkę już po ich pozabijałem, może z 10, ale na pewno jeszcze ich jest sporo. Sporszawo. Tutaj? No oczywiście. Bezimienny traf go, proszę cię. Bądź człowiekiem. No jasne, że nie trafi. Lepiej rzuci w ścianę, prawda? Dobra, może tutaj? Przynajmniej tego skasuj. Zdążysz, zdążysz, zdążysz! Bezimienny! Gdzie ty masz oczy? Znowu cała chmara na mnie. A ja się muszę ratować ucieczką. O, ja biedny, nieszczęśliwy. To nic, to nic, to nic. Ajajaj, nie. Męcząca sprawa. Co by tu nie mówić. I kolejna kula ognia i mam nadzieję, że bezimienny tym razem trafi i... Trafił! Za 120 punktów expa. Dobra, te sobie pozabijam. Czyli i tak schodzą na 3 hity te czarne gobliny, więc wtedy mi krytyk nie wszedł. Chociaż tamten chyba był na 4. To chyba też zależy od krytyków, nie wiem, nie wiem. No gincie, dobra. Dobra, dwa weszły. I 3. No i kolejne 3 goblinki. Wysłane do królestwa. Nie wiem, Beliara? No chyba tak. Okejka, moi drodzy. Odcinek zbliża się pomału do końca, tak mierzę się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic. Póki co, trzymajcie się ciepło i... Cześć!